Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Swag and Sorcery. I cóż, powiem wam szczerze, dużo się pozmieniało od naszej ostatniej wizyty i wspólnej. Pierwsza sprawa to nasz kolega Noel, jak widzicie, ma bardzo potężne rzeczy. Tutaj może nie jest takie wspaniałe, ale patrzcie na to, no 68 plus 37, no ponad 100 złota dostaje za każde pokonanie. Więc tak, wysyłamy go tutaj, jak widzicie. Łazi sobie, zarabia na utrzymanie siebie i swoich kompanów. Wspaniała sprawa, muszę przyznać. Nie mam co się przyczepić. No i to tak dosłownie, całkowicie wspaniała. Po prostu, no, ilość pieniędzy uzyskiwanych za taką wyprawę przerasta to, co niejednokrotnie przynoszą mi pozostałe. I proszę, widzicie? Prawie nie jest ranny, więc leczenie też będzie bardzo tanie. Pojawia się Aulgard. Oczywiście wiadomo, że tam nie ma co się dziwić, że jest tak łatwo. Ale tak, pojawia się Aulgard, on takie: no witaj stary druhu, który to już raz. Dobra, teraz dawaj kasę. No i widzicie, strzela sobie, zarabia. Jedno podejście na Aulgarda. Przedmiot, który sprzedajemy za ponad 1000 i 1000 złota. Potem heal, relax. Ile nie musiałem nawet zarzucać, ale relax. I tak, jesteśmy, super. Proszę, proszę, mam tutaj więcej rzeczy niż pamiętam, nawet że mam. Ale to chyba z jakiegoś powodu miałem zostawić, ale... Te milicy, trójki? A. Dobra, mniejsza. I tą dzidę też chyba mogę odrzucić, więc tak. A jesteśmy tutaj, pieniędzy trochę. Nadal nie aż tak wiele. Wszyscy na poziomach 17. Aż udałoby się wyższe? Chyba nie. I nieco jeszcze takiego. Jak widzicie, nowy standard statystyk u nas teraz to jest 505. Każdy, podkreślam, każdy ma 505 w swoim bazową. Inteligencję i zwinność. Przy czym HP-ków, czyli siły, nie ruszałem, muszę przyznać, chociaż z perspektywy czasu sądzę, że przynajmniej Moni przydałoby się to zarzucić, ale mniejsza. Więc tak, dwie pełne drużyny i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo dzisiaj mam zamiar zakończyć już przygodę, bo tak, trochę nadciągałem pewne inne premiery, czyli nie tylko premiery, no i akurat mogę szczerze powiedzieć premiery nawet, przynajmniej dla mnie, które chciałbym pokazać czym prędzej. I parę też zaległości, więc no, trzeba pomału kończyć to wszystko. I tak, co my tu mamy? Chyba achievement za ostatnie... buffy, tak? Udało się ulepszyć dokładnie wszystko. Co ciekawe, nie wiem po co tu przynajmniej jedynkę, skoro nie ma dwójek, ale tak, biblioteka została ukończona, jej. Chociaż... nie wiem czemu nie dostanę achievementa za ukończenie biblioteki, ale mniejsza z tym. Wysyłamy Kazuki, czy jaki tam, chyba Kazuki? Pewnie coś pomyliłem. Kazuki. Nie, wspominałem Kazuki. Brawo ja. Na stworzenie kilku dyń pod questa. I widzę, że nawet porządne jakości się nam wykonały, więc jej. Świetna sprawa. Teraz to ogarniemy. Tylko delikatna cena, czy są lepsze? Okej. Okay. Zdecydowanie mniej obrażeń zadają w jej ręku. No. Type swag. A proszę, czyli mamy kolejną słabową broń. Która tutaj zmniejszyła obronę, ale zwiększyła obrażenia o 3%. Więc nie, nie robimy tego. Wykonujemy zamiast tego zadanie, czyli to tutaj czytałem. I ukończ. On na to... Gdzie znalazłeś te cholerne wsparciowe tykwy, że tak nazwę. To jest moje wymyślenie teraz. My i moi synowie szukaliśmy przez 5 wiosek i nie odnaleźliśmy niczego. Muszę być naprawdę szczęściarzem i przyjacielu. To wcale nie tego, że sam sobie je tutaj wykrafciłem. Nie, nie. Co z tego? Nie, nie, nie. Ani trochę. Nie. Wydaje ci się. Procedure for Larvae. Serio? Dark Rings 6 times in a row? Okej, zrobimy to. Tak, czujesz się tak samotny, od kiedy moje chomiki założyły religię i zaczęły służyć kościołowi. Możesz pomóc mi znaleźć nowe zwierzątka? Słyszałem o larwach. Słyszałem, że larwy ostatniczych os z mrocznych ruin są bardzo urocze, są słodkie. Dobra. Prosi o to ona. Tutaj, dobra. W takim wypadku idziecie do mrocznych ruin 6 razy, co nie będzie wielki problem. Nie, nie chcę się. Natomiast tutaj musimy zrobić jeszcze Ladybug Pulse, czyli
inaczej mówiąc, łapy Biedronki. O co też mogę powiedzieć, zadbałem, nie pamiętam dokładnie gdzie je się krawciło, ale gdzieś tutaj były. U, jakieś nowe rzeczy, nawet nie zauważyłem. O, jest, Ladybug Pause. Tam Paws, dużo to wymaga i idź ty gościu, który musi najlepszy sprzęcior. Więc tak. Jakieś takie legendarnej jakości wylazł. Zobaczmy w ogóle jak to działa i czy to jest lepsze od tego co mamy obecnie. O, jest zdecydowanie. Zdecydowanie lepsze. Zaczekamy najlepsze dla niej. I dla niego. Udaj, dużo staminy. Tak. Zdecydowanie będziemy musieli tego więcej narobić później ewentualnie. Tak ciągle się powtarzam, ale mniejsza z tym. Wykonujemy zadanie, żeby dostał coś takiego. Nie jest to najlepsze, ale wiecie, questy. Tam już czytałem ostatnio i teraz tego dobrze czytać. Dzięki za łapy oczywiście. Ale jest jeden dodatkowy problem. Mam teraz czarne plamki na moich plecach i... czasami wydaje mi się, że mam 6 stóp i nawet czasami wydaje mi się, że mogę latać. Alternatywna medycyna. Ukończ 4 razy z rzędu Hot Springsy? Serio? Czemu ja wcześniej o tym nie wiedziałem, bym to zaliczał wszystko tak na bieżąco. A tak to trudno będzie, trzeba trochę więcej się z tym pomęczyć. Ale dobra. Och, źle się czuję. Twoja kityna w ogóle nie pomaga. Doktor powiedział, że jedyny sposób, żeby ocenić moje życie, to kąpiel w gorących źródłach. Ale jak ja to mogę zrobić? Tam są potwory w tych źródłach. Och, biedny ja. Nie. Yeah. Dobra, mniejsza z tym, udało się. Więc tak, jeśli to trzeba zrobić, to proste. Wychodzicie tutaj, żeby zaliczać to, a wy, moi drodzy towarzysze, idziecie tutaj. Do gorących źródeł. Bez bossa. I w sumie jestem głupi, bo Noelowi nie wymieniłem sprzętu na porządniejszy. No, z tego co widzę, to tak przydałoby mi się trochę zmiany. Ale dobra, to aż taki problem nie jest, oni tak sobie poradzą, więc nie ma czym przyjmować. A jeśli chodzi o sprzęt, to jak widzicie, niedużo się zmieniło. A mogę wam zagwarantować, że to jest po prostu teraz potęga to, co się dzieje, no... Dosłownie, nie macie czym przyjmować. Bo wszyscy wrogowie, czy towarzysze, czy coś, po prostu, no... Zresztą, co ty będę gadał? Świetnie sobie radzą ze wszystkim, no, nie ma co się przejmować. Po prostu wygrywamy. I tak, 3 zwykłe podejścia tutaj robimy. 4 będzie bossem. A bossy nawet dostaną wszystkie wzmocnienia, bo jestem taki łaskawy. Więc wiecie, no... Będzie dobrze pod tym względem. A przynajmniej taką mam nadzieję. I tak, zaraz zobaczymy, co z tego wynika. I relaks, chociaż te heale tak naprawdę nie są potrzebne, tylko relaksy. I o nie, dostaliśmy sporo obrażeń. Zbroja cierpienia. Ne. Cokolwiek to jest, raczej co znaczenia wielkiego nie ma. Okej, to jest pierwsze ukończenie, czy drugie? Widzicie, tutaj takie kosztowne są leczenia, ale nie przejmujmy się tym. I to było pierwsze. No cóż. Cóż. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Po prostu nie wydaje się to być najlepsze, że tak to będzie zajmowało trochę czasu. Ale z drugiej strony to jest tylko kwestia czasu, naprawdę. Możecie to zaraz zobaczyć, jak ta drużyna będzie potężnie sobie radziła. Więc ta, nawet nie ma co się tym wszystkim przejmować jakoś takoś szczególnie. No, i po prostu cieszmy się z sukcesu naszych ekip. No, kolejny. Tym razem nawet bez zatrzymywania obrażeń, więc tak, to jest podejście numer 3. Nie, już numer 4 do Murcznych Ruin. Dobra. Podejście numer 4, okej. Okay. Podoba mi się to, bo już lada moment będzie wszystko gotowe. I tak, to jest podejście numer 2 do Hot Springsów. Więc jeszcze jedno zwykłe, potem idziemy na bossa i powinno być zaliczone. Jak widzicie, tylko Mona otrzymuje obrażenia. I to też nie jest jakieś takie wyjątkowo niebezpieczne. Więc tak. Swoją drogą, on nawet w takiej konfiguracji tutaj, to no nieźle nam zarabia. Co prawda aż takich zarobków nie będzie jak tam, kiedy było gwarantowane, że on we wszystko szczeli chociaż raz. Ale też nie ma co narzekać. Ważne, że wspiera naszą drużynę tutaj. I ta największa ciekawostka. Ta dwójka sobie spokojnie rodzi rozczyszczenie w obu lokacji. Bo oni czyszczyli w sumie to. Plus jeszcze podziemne miasto, chyba nie podziemne miasto byli tam, mieli tamci. Plus właśnie bagna, bo oni przygotowali bossów na tej lokację. We dwójkę, było super. Ci właśnie nie radzili sobie sami z podziemnym miastem w trójkę. Ten gość w tym czasie łaził po pierwszym miejscu i polował na Aulgarda, farmiąc pieniądze, które zapewniły level upy w całej ekipie. No, a i przy okazji nauczyłem się też czegoś bardzo ciekawego. Tutaj cena zawsze jest bardzo wysoka, jeśli robimy to podczas wyprawy kogoś.
Więc taka porada do wszystkich. Nie stosujcie kościoła i spa, kiedy macie ludzi na wyprawie. Będzie to więcej kosztować. Jeśli natomiast nikogo na wyprawie nie ma, to koszty są bardzo, bardzo nieludzkie, jak to widzicie. I tak, trzecia wyprawa jest za nami. Czy teraz będzie? A. Teraz była trzecia wyprawa. No cóż, no to tak. Ja się zagapiłem, trudno się mówi. No, tutaj jest piąta wyprawa, czyli jeszcze po tej będą musieli jedną zrobić. To jest dosłownie bezproblemowe, po prostu niech się tym zajmą i tyle. I cóż, no chyba nadchodzi wielki moment, kiedy naprawdę będziemy kończyć rozgrywkę. Akurat tutaj mogę powiedzieć, że niestety, ale tak, jak samo to zaspoilowało, ostatnią lokacją prawdopodobnie będzie niekończąca się przygoda. Bo to jest akurat prawdziwe. Że tak, to już jest ostatnia prosta. Nawet sądząc po tym, jaką mniej więcej długość gry sugeruje ze strony twórcy, no to wskazywałoby, że żeby ukończyć wątek główny, to tak, już mniej więcej tyle. Oczywiście mi to zajmuje trochę więcej, bo no ja dużo grindu robię poza cięciami, więc tak. Rzeczywistości zajmuje to dużo więcej, jeżeli to widzicie. Ale tak, jestem już na kresie, według wszystkich stron. Co jest zaskakujące, bo cię zazwyczaj jestem pod wykresem, że tak nazwę. A zanim coś, to jeszcze odbieram nagrodę. No, nie uwierzysz to, ale gorące źródła naprawdę mi pomogły. Jestem naprawdę przygotowany i ozdrowiony. I nawet zdecydowałem... O! Nawet zdecydowałem się, że porzucę kowalstwo i zacznę sprzedawać bilety do gorących źródeł. No co za oportunista z niego, ale i tak dzięki. Kolejne. Jeszcze tutaj dostajemy za to mentor. Zwiększa obrażenia innych bohaterów w grupie o 10%, ale zmniejsza te obrażenia tego bohatera o 20%. Nie wiem, czy to do niej pasuje, naprawdę mi się wydaje, że te perki są losowane, ale okej. Larwy tych, jak to się nazywa, pasożytniczych osób są wspaniałe. Porwały wszystkie szczury w moim domu na kawałeczki i zamieszkały w ich czaszkach. I te mają tak, i wydają takie te przyjemne mruczenie, czy tam takie brzęczenie, kiedy dźgają się, czy żądlą się z trucizną. Ocean Hunter. Okej, nie mamy tego? A no problemu, zaraz to ogarniemy. Trzecia runda jest najbardziej niebezpieczna. Musisz przygotować parę idealnych mikstur leczniczych. I więcej tym lepiej. Łowcy powinni dobrze się pilnować, ale czasami bestie atakują od tyłu. No problemu i other cubes, czy coś? Mam tylko jeden ostatni pomysł mi pozostał. Może ta kostka nie będzie działać bez kostek towarzyszących. Mogłeś przeszukać podziemne miasto. Kamień odnalazłem, więc może być więcej kostek. 4 razy podziemne miasto pod rząd, okej, zliczymy. Ale zanim to mamy jeszcze tu kilka rzeczy do ogarnięcia. Po pierwsze, legendarny naszyjnik tego typu. Szybko się to raczej da ogarnąć. Już mamy, i teraz tylko zobaczymy, jakie to ma statystyki. Przyjemne. Wykrafcisz w takim razie sobie kolejnego. Jak go wykrafcisz, to wtedy będziemy wiedzieć, który lepszy. Jednego dodamy, drugiego zostawimy. Aba legendarna, więc chyba będzie dobrze. I 15 minus 16, to 18 minus 17. Wezmę tego, tego oddajemy. I dobra. To już było powiedziane i tutaj nie wiem, co jeszcze ma się zmienić. Okej. Ledwo zdążyliśmy ich zatrzymać. Nasi geoście byli gotowi do skaczenia. Skoczenia w wody. Ale wszystko jest w porządku teraz. Są tak pod wrażeniem naszej gościnności, że zdecydowali się tutaj zostać na zawsze. Jej, super. I właśnie nam się kończą. Okej. Dobra, w takim wypadku jeszcze 20 mikstur ekstremalnego. Gra Extreme? To Extreme Plentiful?
To jest extremely plentiful, to ja tego nie mogę craftić nawet. Okej, może gdzieś mamy w punktu takie jeszcze najlepsze. Plentiful, healing, minor. Ja tego nie mogę wycraftić, dlatego ich nie mam. Okej, ciekawe. Dobra. 1000 złotych za coś? Dobra, dajemy i... No, nie wierzę. Nie wierzę w to. Ale tak zdarza się. Więc tak. Każdy dostaje ulepszenia. Nie wiem, czy można maksymalnie 4, czy ile. Ale każdy dostaje. Nie chcę oszczędzać. Skoro idziemy już na ostatniego bossa. Chwila, to można mieć tylko jedno z jednego miejsca. Tylko jedno z jednego miejsca, oj. Okej, to nawet nie wiedziałam. Okej, w takim wypadku będę wiedział, żeby nie kupować obu. I teraz szanse na krytyki i unikanie. Tutaj leczenie się, a tutaj nie, na obrażenia. Czego innego nie potrzebujemy. Tak naprawdę. Wszyscy dostajemy bonus do obrażeń. I ostatnie, co mi się ewentualnie mogło przydać, to magia, ale powiem szczerze, czuję się pewnie, że nawet bez niej sobie poradzą. Więc tak, wyjdziecie do tego. O nie, znowu dzieje do jakiejś głupoty. Czy widziałeś gdzieś puszystego czerwonego kota? A, 4 dni się szykował na spotkanie, zatem teraz jej nie można znaleźć. To bardzo ważne, żeby zająć się dobrze swoimi kośćmi. Od najwcześniejszego lat. Co? Codzienne poranne ćwiczenia, więcej wapnia. A, dobra, staruchu, przestań gadać i powiedz nam, co przed tym bardziej, powiedz nam, co mamy zrobić. Jestem tu 5 godzin. Jak niecierpliwie. Najważniejszym rzeczą jest, uważajcie na Okiki. Okiki to starożytny duch z obsesji na punkcie swojego piękna. Wiele jej sługów zbiera różne rzeczy i kosmetyków dla niej. I ma naprawdę sporą kolekcję kostiumów. Może nawet mieć ten szlachecki kostium, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc mamy ją zabić i zrobić kostium. Ale co ćwiczenie i wapń mają do tego? Ćwiczenie i wapń? O czym ty mówisz, młodzieńcze? A nieważne, stary Riku, czy tak to ktoś... Odpoczywaj sobie. Ready for a glorious victory over the beautiful Okiki and her servants. Yes, she's extremely beautiful. And you are a great narrator. Kopię lubiejszego narratora. Dobra, oni wyruszają. Was wyślemy na Bagdad, to? I znowu będzie jakiś dialog pewnie. Vast and treacherous. What horrors lurk along our hero's path? Ciekawe, jakie niebezpieczeństwa będą. O, i staruch, oczywiście. Możecie zawsze polegać na silnym ramieniu przyjaciela. A teraz jest jakaś zagadka. Co tam, coś tam? Mech? Nie. Jeszcze dodatkowe podpowiedź. Jest niebieskie. Cóż, niebo. Nie, coś czemu. Nie, ostatnia podpowiedź. Jest żółte. Oczy kota. Nie. Stary Pryku, naprawdę nas tutaj tylko testujesz. Prawdą odpowiedź to tęczowy wąż i jest bardzo niebezpiecznym wrogiem. A, czemu jest taki groźny? Giniemy ze starości, licząc jego kolory. Tak, dokładnie. Okej, więc Pryku, obiecamy, że nie będziemy liczyć jego kolorów. Miłego dnia. Necessary instructions, the heroes went forth on a most difficult journey, but this old loudmouth is always causing more harm than good. Maybe I should bite him just in case. Are you crazy? The elderly must be respected, but we can bite him and still respect him, right? Ale chcę go pogryźć, ciekawa sprawa. Ale dobra. Dobra. Nie zobaczyliśmy tego, ale zostali pokonani. Czyli bossy jednak są dużo potężniejsze niż się może wydawać. Znaczy tak, wyłączymy teraz tą trójkę. Bo oni są na podróży. I tutaj leczenie też.
Dobra, to komplikuje trochę sprawę, muszę wam przyznać. Bo skoro bossy są takie niebezpieczne, no to trzeba się nieźle przygotować na starcie z nimi. Może nawet magią. Mam nadzieję tylko, że to nie oznacza, że będziemy musieli teraz od początku ładować postęp. Nie, na szczęście nie, tylko 95%, czyli jedna nie, dwie wyprawy. Ale dobra, w takim wypadku easy. O, jakieś wydarzenie? Znaleźliśmy złodzieja tego, jeden cmentarny przy grobach niedaleko wioski. Miał ze sobą godającą czaszkę. Co powinniśmy z nim zrobić? Spunk? Nie wiem, o co chodzi, albo wypuścić go oczywiście. Tutaj podejrzewam, że może to być związane z jedną rzeczą. Konkretnie gadająca czaszka i Yorick. Jak sprawdziłem, tak się nazywał duch z Graveyard Keepera. W angielskiej wersji, bo tak, sprawdzam sobie imiona, nazwy i takie dalej w angielskim. Wypuścić go? Albo Spunk. No, powiem szczerze, tutaj jest akurat achievement za Spunk The Grave Robber, czy coś tak. Chyba to było pisane, więc klikamy to. Aha. Zaczął płakać zanim nawet coś zrobiliśmy. Czek dalej, ale mniejsza. Czuję się naprawdę żal do niego, ale rozkaz do rozkady. Nie, rozkaz do rozkady, więc tak go po prostu trochę poklepaliśmy, czy mówiliśmy. I proszę, no, Graveyard Keeper. Było oczywiste. Jakoś przeglądam achievementy, to wiedziałem, co trzeba zrobić. Poniekąd. I tak. Okej. I... Łocie! Dobra, podróż jest naprawdę groźny. Musimy się lepiej przygotować. Ale w takim wypadku... To znaczy to lepszy sprzęcior. No cóż. I dużo więcej zwinności, zdecydowanie, bo widzę, że nasze ataki nie trafiają. To jest zaskakujące, bo... Nie, dobra. Ona trafia na szczęście i to jest podstawą. Pokonaliśmy Wonsha. Okej. Macie relaksa, macie leczenie, cieszcie się wolnością. I cóż, to pokazuje, że jednak ta drużyna jest dużo mocniejsza. Ale tak, jeśli są takie problemy, to nie ukrywam. Teraz chyba najwyższa pora zobaczyć czapkę. Lepiej, żeby dostał ją ktoś tutaj. Mnóstwo ochrony, mało minus do obrażeń. Tak samo. Dani są dobre pod każdym względem. Tutaj minus do obrażeń, dobre dla obrony. Tak samo. Dla niego dobre we wszystkim. Ale wiecie co? Najbardziej zasłużył sobie na Demona. To my nie musimy tego oddawać? Okej, dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj. Bonus minimalny do wszystkiego. No, wysokie obrażenia, mało tego. Dużo mniej obrony, ale więcej obrażeń. Dla Noela. Dla niego to są minusy do wszystkiego. Dla niej bonus do wszystkiego. Wiecie co? Niech on to dostanie. Zasłużył sobie. No chyba najwyższa pora też przygotować już nowsze rzeczy dla różnych naszych towarzyszy. Ewentualnie. Ale zanim będziemy się aż tak tym przejmować, to... No potrzebujemy jeszcze raz... To nie dostali ostatecznie relaksa? Mi się wydawało, że dawało mi relaksa. No cóż. No cóż, w sumie nie wiem, co mam powiedzieć teraz z tym wszystkim. Nie pokonaliśmy Okiki. A więc tak, oni niech idą na bossa. Wiecie, skoro mniej więcej sobie poradzili, to można spojrzeć jeszcze raz. A, co jest dla ustaruch i bohaterowie. I nie zapomnijcie, numer 8000. O, dobra. Jakaś historia o tym, że kiedyś się przebudził bezimienny i zaczął zżerać świat. I żeby go zaspokoić, prapradziad króla dawał mu wiele rzeczy. Łącznie z czym zawierającym kostium. Zleżał wszystkie skarby. Niby ten potwór tutaj. W ogóle to jest taki dziwne, że on mówi, że wszędzie jest ten skarb, a nie ma. Każe nam zabić go. Delikatnie otworzyć jego ciało, rozkryć jego ciało i zobaczyć. Nie, powiem szczerze, że ten skarb jest dziwny. Według niego wszystko
Bo do niego wszystko po prostu ma ten kostium. To trochę dziwne. Nie nadążę mu za tłumaczeniem tego wszystkiego. Niech będę potem muszę odpuścić, ale mniejsza. Idźcie na bezimiennego. Dostaliśmy achievementa z opóźnieniem, ale tak, dostaliśmy. I tak. W razie, kiedy tamta drużyna działa, tutaj musimy przygotować chyba... Może nową broń? Tak, gościu, zrób sobie jedną nową broń, może będzie dużo lepsza niż to, co miałeś do tej pory. O! Wow, strasznie dużo zabiera, a nie daje prawie nic. Nie, w takim wypadku nie możemy sobie na to pozwolić. Podruba broni, może? Coś takiego. Wiecie, no... Łódź się! Dzięki inteligencji. I proszę, żeby to teraz krawcę bardziej dla samego krawcenia i sprawdzenia, jak to będzie działało, niż dla czegokolwiek innego. Bo może naprawdę znajdziemy gdzieś jakąś taką broń, która będzie tym czymś. Tak samo Kazuki, możesz też zobaczyć sobie, czy nie ma czegoś naprawdę porządnego. Wątpię, wiecie, żeby się udało, aż tak od razu, ale... 19 poziom jest wymagany. No cóż. Więc zobaczymy. I jak sytuacja, bo wygląda poważnie. No... To poradzili sobie od tak. Jakieś przepisy. Ale poradzili sobie. A co tu mamy? Dajemy. Okej, jakieś tam zadanko, nie przeczytałem, mój błąd, ale już mi się najprościej w świecie trochę nie chce. Nie przejmuj się tym jednak, zobaczmy, jeśli chodzi o bronię. Zaczynając od Ediego. Czy mam coś lepszego dla niego? Co ciekawe... Nie. Wszystko, co tutaj jest dostępne, jest gorsze. Azuki, dużo mniej. Tutaj będę musiał się spodziewać, że będzie mniej. Mniej. Mniej i mniej? Tłumaczycie mi, jakim cudem, bo ja tego nie ogarniam po prostu. Eddie też dostaje mniej ze wszystkiego. Mona mniej. Więcej. Więc jak ma minimalnie więcej, to dostanie. Ona mniej, oczywiście. On pewnie też będzie na wszystkim mniej, ale wiecie, warto sprawdzić. Tutaj mniej. Czyli mamy całą stertę broni do sprzedania. Naprawdę, nie jestem nic takiego wielkiego, ale dla mnie jest to momentami aż dziwne, że tak... Co byśmy nie krawcili jest gorsze niż to, co mamy do tej pory. Dobra, teraz wykonujemy zadanie i zobaczymy, czy z tego wyniknie. Zwycięstwo jednak, tak, nie ma kostiumu. Zapiszemy was w kronikach i tyle. I następne. Wąż. Tak, to już było mówione, bo to jest ciągle to samo. Zwycięstwo jednak się nie udało znaleźć. I tutaj musimy Okiki pokonać. Cóż, dwie wyprawy tutaj na bagna. Oczywiście w wykonaniu ich. A ta ekipa w takim wypadku mogłaby chodzić do Underground City jako części. I tak. Pora chyba każdemu zarzucić już poziom 18. Powoli, wiecie. Nie ma co przesadzać. Ale tak. Cześć na 18? Nie, dobra, do 20, co mi tam przeszkodzi. Jak wszyscy się cieszą z potęgi. Ja przy tym na bieżąco ich ulepsza, jak są na wyprawie, czy nie? I nie starczyło dla Mony. Smutne. W takim wypadku... Żeby dla Mony też starczyło, musimy sprzedać jej starego boomboxa. I... Mamy poziomy 20. Relax, jeszcze raz. A was zapraszam do podziemnego miasta, żebyście po raz kolejny udowodnili, że jesteście w stanie cokolwiek zrobić, moi drodzy jełopi. I... teraz powinno być wam troszeczkę łatwiej. Chociaż tak, znam, że gdyby mieli walczyć z bezimiennym, to by... zlamili. To ciekawa sprawa z tym. Zastanawiam się, czy wszyscy ci bossowie są podobnych siłach, czy jednak tamta tutejsza
jest najmocniejszym, jako że jako ostatnia jest na zdaniu. Więc wiecie, ta logika powinna być tą najmocniejszą, skoro ostatnio mamy ją pokonać. I w ogóle potężna walka tym, że skrzynia się otwiera, ubijamy wrogów. Ciekawe. Ale tak. I w ogóle, muszę wam przyznać, jak teraz mogę tak podsumować grę. Jak czytałem niektóre opinie, czy to na Steamie, czy to ogólnie na różnych forach, nie tylko, na różnych grupach, wiele osób ma... Ciekawe. Ale wracając, wiele osób ma spore zarzuty do tej gry, że... ona to jest grindfest mocny. Serio? Jaja robicie? Nisza. Dosłownie, że to jest grindfest, nic przyjemnego. Tylko grind, 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 więcej grindu. Ja powiem szczerze, że jak tak sobie gram, owszem, dużo czasu jest poświęcone na craftenie dobrych rzeczy. Owszem, dużo czasu jest wymagane, żeby nagromadzić surowce, ale... w porównaniu z takim, powiedzmy, Graveyard Keeperem, czy innymi grami, które się opierają mocno na grindzie, gra jest dużo przyjemniejsza i jakaś taka prostsza niż to wszystko inne. I to już tak naprawdę dużo więcej zależy od nas, niż od czynnika całkowicie losowego. Idealnym przykładem gry, która podobnie miała poziom losowości grindu poniekąd, był chociażby też już ukończony przeze mnie Loop Hero. I tam mogę wam powiedzieć, że grind i losowość była zabójcza, niejednokrotnie wkurzająca. Tutaj naprawdę tego nie czuć. Ta gra jest przyjemnie zrobiona. Nie wymaga za dużo zaangażowania, nie ma za dużo tego takiego męczącego powtarzaj w kółko to samo, bo nic nie możesz zrobić, ani nic. I naprawdę przyjemnie, miło się gra i nie ma do czego się przyczepić. Dla mnie z mojej strony tak to wygląda. I tak. Może coś się zmieni na bazie czasu, bo nie ukrywam, gra do najnowszych nie należy. Grałem w sumie chyba rok albo dwa lata nawet po premierze, więc tak, aktualizacje mogłyby to zmienić, ale nie wydaje się tak źle. Czy coś dać? Dobra, dajemy, dostajemy bąbelki. Nowy nie przeczytałem, ale jak mówię, teraz mi zależy na tym, żeby to ukończyć już raz na zawsze, nie, żeby po prostu czytać opisy. I cóż, jeśli ukończymy wątek główny, to ja powiem szczerze, że jestem tyle zadowolony, że mogę już zakończyć serię. Może, podkreślam, może, będziemy wracać 100% gierkę na live'ach czy coś, na jakieś tak dalej, ale wiecie, z tymi live'ami to mogę dużo mówić, że coś będzie na live'ach, a no, w rzeczywistości jak jest, co każdy wie, że tych live'ów nie robię, a jak robię, to i tak laguję, muszę je szybko przerywać. Ale no, nie ma co się przejmować jako tako, bo wszystko wcześniej czy później wyniknie normalnie. I tak... okej, udaj malutką dziewczynkę, nie wiadomo po co, potem nagle rośnie do takiego wielkiego diabełstwa, dużego, wrednego. Tyle. Drużyna numer 1 jej nie pokonała, to teraz zobaczymy, czy drużyna numer 2 sobie poradzi. No, na pewno sporo bije. Ale czy coś poza tym? Bo pamiętajcie, mam Tymonę, która nigdy nie chybia. I ma bardzo dużo zdrowia, więc wydaje mi się, że tak. Jesteśmy w stanie ją pokonać. O ile ona teraz tak wypiła miksturę. Więc no, co dużo mówić. Ta ekipa wygra. Po prostu jest za mocna, żeby miała przegrać. Owszem, ona ma tyle takie przerowy, które prawie zestwiły naszą ekipę, ale... ekipa 2, że takich nazwę, jest tyle mocniejsza, że naprawdę nie mam do czego się przyczepić. A więc to jest powodem. Ona po prostu tak... ma takie ataki, które... oho! Nawet oni sobie nie poradzili, wiecie, to już jest zaskakujące. Ja się nie poddam. Widzimy się za chwilę, jak znowu miał do niej dostęp. Powiem wam szczerze, ja przygotuję tutaj ekipę, która z nią wygra. Obiecuję to wam, wygramy dzisiaj z nią. Pokonamy, nie ma przebacz. No dobra, jesteśmy ponownie przygotowani z maną, ulepszeni buffami na wytrzymałość albo życie oraz wampiryzm, więc tak, na pewno to się przyda. W okazji zaliczyliśmy jeszcze coś takiego, więc zalećmy po prostu. Poddaję się. Widzę, że tajemnica pozostaje tajemnicą na zawsze. Cała moja magia jest bezsilna. Proszę, po prostu zostaw mnie samego. Muszę pomyśleć, jak mam zamiar żyć dalej. Nie żeby coś gościło, ale wystarczy coś takiego jak obracać delikatnie tą kostkę Rubika i znajdziesz rozwiązanie. Co?
muszę zmniejszyć humor wszystkich do zera? Wiecie co, to nie jest trudne, ale nie chcę mi się tego robić. Eureka! My niece, nie wiem czy to była bratanica czy siostrzenica, ale powiedzmy siostrzenica, podniosła to i zaczęła nakręcać kostkę swoich w jej rękach. I zaaranżowała ją tak, że każda stronka ma swój kolor. Aha. To uczynił, doprowadziło mi bardzo dobry humor. Musimy to sprawdzić na naszych bohaterach. Okej. Okay. Zrobimy to. Oczywiście, że to zrobimy, ale nie teraz, bo nie chcę się tego robić teraz. Zamiast tego po prostu idźmy po raz ostatni na walkę z nią. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Bo tak. Nie chciałbym naprawdę, naprawdę nie chciałbym musieć po raz kolejny się z tym męczyć. Takie wydarzenie. Dobra, dajemy. Okej. Okay. Jakieś nowe rzeczy. I proszę. Proszę cię, gro. Bądź tylko łaskawa i pozwól mi przezwyciężyć bossa. Mało tu many strasznie kosztuje. No dobra, to nie jest aż takie łatwe. Chyba najlepiej byłoby tym po prostu szczelać, ile wlezie. Nie ma, że zarzucić po prostu te dwa debuffy, potem strzelać, nie wiem, albo leczenie grupowe. A może leczenie grupowe też byłoby dobrym pomysłem. Zresztą zaraz zobaczymy. Tak. Opiki ponownie, witaj. Trzecie już spotkanie dzisiaj. I tak, tak. Tak. I tak, group healing. I piu. I piu. I zmniejszamy odporność, i zmniejszamy odporność, i healing. I healing. Tak, i leczonko, i leczonko. Au. Z tego, że mamy bonusy, jak ona jest coraz mocniejsza i mocniejsza i mocniejsza, to jest takie aż zaskakujące. Coś mówisz, naprawdę jej nie pokonam dzisiaj. Chociaż bym bardzo chciał, wiecie. Ale nieważne ile bym próbował, to ona po prostu wydaje się tak jakoś... Jak moje postacie staje się mocniejsze, to ona się staje jeszcze mocniejsza. Takie dziwne aż to się robi. No a mi nie starczy na wieczne leczenie. No i patrzę, no... Dobra, wiecie co, ja tego nie ogarniam. Co mam zrobić, żeby z nim wygrać, jak ja nie mogę lepszych rzeczy wykraftić dla moich postaci? Bo co bym nie oferował, ciągle wychodzi słabe, 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 słabsze i jeszcze raz słabe. A z drugiej strony mamy bossa, który po prostu nas pokonuje w parę sekund. Wiecie co, nie. Ja po prostu będę męczył, bo ten crafting do końca i dzisiaj musimy to zrobić, ja się tak łatwo nie poddam. Witam po raz kolejny, miejmy nadzieję, że już ostatni. I nie wierzę w to, co bym zrobił. Źle wyliczyłem procenty. Więc tak, oni znowu muszą iść teraz na jedną wyprawę, potem będzie dopiero gotowa. Ale mniejsza, wysyłamy ich na pełną wyprawę po raz kolejny, może tym razem wygramy. Tutaj mamy ekipę numer 2, wysłaną bez ekwipunku, po to, żeby zginęli i stracili ich humor. Bardzo szybko. Bo wiecie, mam zadanie na zniżenie humoru do zera wszystkim, więc to jest najlepszy sposób. Zobaczymy, jak długo, wiecie, oni sobie poradzą bez niczego. Na pewno pokonałem z jednego czy dwóch wrogów, ale no. Żeby nie było, nie chcę tego robić. Naprawdę nie chcę tego robić, bo to dla mnie nie ma sensu, takie robienie tego typu akcji. Kurczę, mogłbym zabrać miksturę. Wtedy nie chlali mi ich. Mój błąd. No cóż. Ale już widać, że humor mają fatalny. Więc dobrze. Dobrze. Jest tak, jak chciałem. No, a w tym czasie górna sekcja ponownie idzie walczyć. Powiem wam jedną rzecz. Nie udało mi się po prostu załatwić niczego, co po prostu poprawiłoby nastrój. Jak to się nazywa? Znaczy nie na tym, tylko ten ekwipunek tej mojej drużyny. Jedyne co udało mi się zrobić, to co widzieliście z Moną i z innymi. Zwiększenie ich poziomu. No i też mówmy, zrobiłem co mogłem. Ulepszę jeszcze poziom Noela delikatnie, jeśli mi starczy, jeśli będzie mi stać na to. Ale po prostu trzymajcie kciuki za to, że się uda. Bo jeśli nie, to pomyślę, że ta akcja obecna strasznie obniży moje zdanie na temat tej gry. Bo pomyślcie sobie, no, jaka jest logika w tym, że gra cała jest dosyć przystępna.
takie, no super, jakoś sobie poradzicie i w ogóle. A nagle takiego dajemy bossa, lol, nie, z każdym pokonaniem będzie wydawał się coraz trudniejszy, czy z każdą porażką coraz trudniejszy. Próbuj sobie ile chcesz, nie wygrasz. Ja rozumiem, że gry mają takie momenty, ale nie ma sensu. Kurczę, znowu zapomniałem odebrać im dostęp do mikstur. Znowu mi namarnuje mikstury, no nie wiecie, nie żeby to był problem, bo te mikstury bardzo tanio zrobić, ale no... No bo tacy mikstury i to jest trochę smutne, że będę musiał je craftić. Chociaż dobra, z tego co widzę, chyba już się skończyły mikstury. Nie, ona oczywiście jeszcze musiała ją wypić. Miała jeszcze jedną. Klikam na nią, pokazuje się Eddie. No, coś jest zepsute, ale mniejsza. Tutaj jak widać, nasza ekipa radzi sobie świetnie. Okej, nasza towarzyszka tam padła. Results. Replay. Znowu zapomniałem zabrać mikstury. Jaka ze mnie lama. I znowu stracimy kolejne kilka mikstur. Ale tak, na następny raz już będę gotowy z tym. Po prostu tak. Nie myślę za bardzo. I teraz tak. Mamy naszą ekipę główną na obecny moment. Tak. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No, wychodzi jak wychodzi. Już widać, że zaraz nam padnie pierwsza osoba z drużyny. Więc tak. Widzicie to? Totalnie normalne, nic niezwykłego. Po prostu, no, total normal. Total normal, mówię wam to. Nic dziwnego w tym nie ma, że istnieje boss, którego nie da się pokonać. Po prostu total normal. Nie, wiecie co, nie. Nie. Ja już po prostu nie mam sił do tego wszystkiego. I to mówię szczerze, nie mam do tego sił. Odcinek ma 42 minuty. Jego bossa nie da się pokonać. Co bym nie tworzył, jest słabsze niż to, co masz obecnie. Tak naprawdę po prostu wydawało się przyjemne, ale ten moment już po prostu nadwyrężył moją cierpliwość. Może kiedyś do tego wrócimy. Ale na obecny moment to jest ostatni odcinek, mimo tego, że nie ukończyłem tej gry, bo mam tego najprościej w świecie dosyć. Więc cóż, to już by było na tyle. I to chyba już na tyle do końca, więc mam nadzieję, że wam się to podobało. Ja okropnie się zawiodłem w tym momencie. I cóż, nie polecam nikomu tej gry i do zobaczenia już w innych. Już jutro, raz za dwa dni, więc to tyle, trzymajcie się i hej, hej.